Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szelma. Witam was w kolejnym odcinku Odkurzacza, gdzie gramy w DC Place 2 Bunt Elfów. Ostatnim razem, jak pewnie pamiętacie, przejęliśmy to małe miasteczko, gdzie ma przybyć posłaniec, emisariusz z klanów, mający się rozeznać w sytuacji na polu bitwy. Tutaj się niedaleko znajduje pierwsza linia frontu, jeśli chodzi o wojnę między Legionem a klanami. I ów posłaniec ma iść z wiadomością do Orszaku Królewskiego, który to będzie nam potrzebny do schwytania królowej krasnoludów Yad-Tahali. Tak. Przed tym jeszcze walczyliśmy tutaj z tą zgrają. Został nam jeden oddział do wybicia najemników pewnego jegomościa, który skrywa skarby tej wieży, o której była mowa, kiedy zdobywaliśmy to miasto. W obecnej chwili Olen stacjonuje tutaj w tym mieście i niestety z poległą Sylfii, żeby ją ożywić, potrzebne jest nam 600 sztuk złota. Obecnie dysponujemy 300, także będziemy musieli turę poczekać. Potem zakończmy tą turę. Tutaj inne frakcje się ruszają. O, to on! Ruszajmy! Haha! Elfy nie doceniają krasnoludzkiej przebiegłości. Naprawdę myślisz, że nie zauważyliśmy was i tego nędznego zdrajcy? Gritspeed! Każdego dnia upadlasz się coraz bardziej. O! To nie będzie najprzyjemniejsza. Walka. Te pasożyty chcą się z nami mierzyć? Głupcy. Nawet jeśli wygrają tę bitwę, i tak czeka ich śmierć. O kurde. Nowi gracze. Sporo nowych graczy. Czym oni są? Nawotana. Najpierw klany chciały nas zniszczyć, a teraz elfy. Nadchodzimy. W imię zemsty. Aha, i ma nowe zadanie. Gritspeed musi przeżyć bitwę. Z czym, że Gritspeed jest w ciemnej... w tym miejscu, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. No dobra. Gritspeeda tutaj na razie zostawmy. Wolenie jedyna nadzieja. Tutaj szybko podleczmy Sylfii, wyprowadźmy drużynę i na jaszczurki, czymkolwiek są. No, co tu mamy? Upiorny żmij. Co tu mamy? Mroczny elf wiedźma, czarownik, upiorny żmiju, obrażenia 65, sporo. Niedobrze, bardzo niedobrze. To tak, żmij. Zniszcz tego żmija, kurde! O, ale tutaj tego pana pozbawił życia. Lanca i Lun! Dobra. Niech tutaj zostaną. Sylfi, podleś trochę drużynę, bo przy następnej okazji nie będzie. Dobra.
zombie unicestwiony. A, centauri jako tako. Można bić się dalej. Kim ty jesteś, panie? Mroczny Elfgast. Co ty masz? Paraliż. Myślę, że jedna strzała w ciebie starczy. W ciebie, panie, druga. Dobra, niebezpieczeństwo ze strony żmija zażegnane. To ja trzeba się teraz zająć centaurami. Jedna tu, jedna tu. Olen skończy. No i Sylwii, dasz radę wszystkich? Nie do końca, ale jest okej. O, bardzo fajnie. Archont level up. Trochę więcej pary. I Olen, przyspieszamy. Przyspieszamy. Tego pana sprzątniemy. Co mam? Nekromanta, wiedźma i gast. A tutaj mroczny władca i rzeźnik. Imienie Drey Dran. Dziwne to imię. No cóż. Ja tu tylko gram. Dobrze. Ciebie nie lubimy. Ciebie sprzątniemy najpierw. Inna iluzja. Nie taki dobry, co to było. Dobra, lećmy dalej. Niemożliwe. A jednak. A ty, Gritsby, z całym szacunkiem, ale zwiewaj stąd. Co ty chcesz atakować jeszcze, durny ty? Dobra. Teraz możemy zakończyć turę. Gritsby jest w miarę bezpieczny. Dzieją różne dziwne rzeczy. Kurde, niepokoi mnie ta sytuacja, że jej nie widzę tam na dole, przy tej pierwszej linii. Zobaczymy, jak, co wyniknie z walk tutaj. Straciłem miasto na chwilę. Nie powiem, że było jakoś bardzo fatalnie. Ty! A ja to co? Zaraz dostaniesz w czapkę. Będziesz mi tu moich ludzi. Dobra. Rzeźnika na dzień dobry. Chociaż może powinienem tego. Ale nic. Uważam, że druga linia została zniszczona. Dobra, Sylwii, jedziesz. Pana kościół trupa Inoros. I całą resztę. Lecznie, pięknie. Ej, się przeliczyłaś, moja droga. Dobra, Glitz mi niech ucieka tutaj do miasta, będzie bezpieczniejszy. A teraz Olen. Idziemy. Jestem gotów. Fajnie, że jesteś gotów. Zrobisz niezłą siekę. Tutaj. Te dwie panie. Inoros. O, niedobrze. I to bardzo niedobrze. Na szczęście wybrali ten lepszy scenariusz.
Mam nadzieję, że jakoś to się przełoży na moją korzyść. Kurde, czemu chybiacie? Nie dojdę jedne. Dobra. Jeden centaur lekko uszkodzony. Ale to nie, zaraz przejmiemy tutaj miasto. Podleczymy jednostki. Tak. Dobra, i można wyjść się dalej. Być. Tą panią teraz. A możemy spokojnie ładować w tych tutaj. Archon skończy. Sylfida doleczy. Już w porządku, mój żołądku. Dobra, czy ja cię, Olenie, mogę przyspieszyć? Tak, owszem. Olena mam przyspieszać, a nie tamtego pana. Dobra, zobaczmy najpierw, co tutaj jest. I tak muszę go zaatakować. Szkoda. Dobra. Ci powinni pójść na raz. Fajnie. Ten pan anihilacja. A, templariusz niewiele mi zrobi. A przynajmniej nie tyle, żeby Sylfie musiała się namęczyć. No i bardzo ładnie. O to chodzi. Uuu, i ślicznie. Dziki centaur level up. Ile ty teraz walisz, mój kochany? 148 plus 14 krytycznego. Zacnie. Niemożliwe. A jednak. Przydałoby się wykupić teraz trochę czarów. Na przykład przypalenie. Się na pewno przyda na wrogów nadchodzących. I kończmy turę. Zobaczmy, co zrobią tutaj Betrezen oraz klany. Ej, ten trzygłowy potwór się cofa. Na szczęście. Niebezpiecznie pani mnie była atakować. Antypaladyn poszedł na raz. Sylfie podleczy. I fajnie jest. Who next? Widać, nie ma chętnych. Coś od Mortis wyszło. Niecodzienny. Dobra. Aha. Jestem gotów. Olenie, bierz skarby. Eliksir odnowy. Bardzo się przydam. Dobra, teraz może tego pana weźmiemy. Na dwa strzały. Po złodziejaszku. Teraz ty, panie, zostawisz. Co tu masz? Czarnoksiężnik. Arcyczart. I dwóch berserkerów. Dobra, czarnoksiężnika. No roz, no arcyczarta niestety. Aż tyle mocy nie mam. Ale... Co tam? Nawet nie wystrzeli. I ty masz na minus 7. I leci z dio 50. A, Sylfie sobie poradzi. Dobra. I wszystko jest ok. Ignis Demonia. A, Demonia, Ignis, ja. Dobra, rzućmy czar prędkości. Zobaczmy, czy ja coś mogę tam zrobić na dole. Mam nadzieję, że nie wpakuję zbytnio Olena. Widzę tutaj cmentarzysko. A pójdźmy tam. Tam nie dojdę, co prawda. Ale, ale. Sylfida mogę z powrotem przetransportować tutaj. Żadna krzywda już mu się raczej nie stanie.
Tym bardziej, że Olen stoi między Legionem a miastem. Mam 600 sztuk złota. Czy ja mogę tutaj zainwestować? Mógłbym, gdybym miał 150 więcej. Zatem rozbudujmy to miasto. Tak jest. No, jak Glitzfeed dojdzie, to dorzucimy mu trochę do oddziału. O, chce walczyć. Dobrze, zatem walcz. Teraz uciekniesz? Tak, byś chciała. Niestety, nie ma tak dobrze, moja droga. Szkoda tylko, że mi tu ten gryf nie zebrał punktów. Kurde, ja bym bardzo chciał wiedzieć, co ty tu masz. Ale nic. Wykupmy najpierw jakiś śmiertelny czar. Obrażeń zdobanych w walce. O. Rój bardzo chętnie wykupię. I lecimy. Na dzień dobry. Rój. Mały debuff się zawsze przydam. Potem. Przypalenie. Utopienie. I miejmy nadzieję, że damy radę. Olen. O co chodzi? Tobie cała nadzieja. Uff. Lecimy. Oho, oho, co ty masz? Co to jest w ogóle? Zgłębiczart. Obrażenia 155 plus skamienienie. Trzeba będzie się go pozbyć. Ale najpierw tutaj inkuba. Się pozbądźmy. I Modeusza. Też mam spory atak. To jest bardziej w moim zasięgu. Oj, oj, oj. Lanza i Lun. Dobra. Po prostu zacznę. Najsilniejsza jednostka Betrezena pokonana. No i zobaczmy. Podleczmy tutaj centaura, zaryzykuję ten ruch. Dobra, jeszcze mamy 23 punkty ruchu. Przejdźmy się tu. Co mamy? Kula piekieł. Ruszyć kanawałnicy. Do czego jest mi potrzebna kula piekieł? Zadaję wybranym jednostkom 75 punktów obrażeń od ognia w czasie bitwy. Mogę wrzucić? Nie mogę. Laskę. Też nie mogę, ani te. No, nic się za to nie stało. Takiego poważnego. Aczkolwiek Olena wycofajmy. Nieco dalej. Tu się zaczyna robić nieco zbyt tłoczno. Dobra, kończę turę. No i kolejne wysyłają. O ty niedobry ty. Zapnąć tutaj rózgę. Nie dam. Dobra. Co dla Olena? Mądrość tajemna. Korzystanie z kul podczas bitwy. Mamy kulę, ale korzystać nie będziemy. Naturalny pancerz. Plus 20%. Minus 20% do odniesionych obrażeń. Moc tajemna. Korzystanie z talizmanów, zaawansowane musztrowanie, punkty ruchu, celność. Plus 20% na trafienie w czasie ataku. Bystry wzrok. Dalej mgłę wojny. Naturalne uzdrowienie.
plus 15% do regeneracji życia, wytrzymałość plus 20% do punktów życia, nieskazitelność, odporność na niegodziwość złodziei. To by mogło być dobre. Co tu wybrać? A weźmiemy to. Być odpornym na działanie złodziei, to jest to, co mi potrzeba. A teraz skombinujmy grupę tutaj. Bo jest pewien jegomość, który swą niegodziwością zasługuje na przepchnięcie. Adepta weźmy. Myślę, że tutaj gryf wystarczy. Nie ciebie chciałem. Wynocha. Nie ten. A, tu. Tak. Gryfa chcę. Dobrze. I teraz. Teraz dobrze. Wyprowadzamy ciebie, mój drogi panie. I idziemy na tego jego mocy. Nie będzie krasnal pluł nam w twarz. Dobra, przemkona. Weźmy. Oczywiście adepta też podrzucimy. O, uciekasz, panie. Nieładnie tak z pola bitwy. Nie obrona oczywiście. Grafik 11 punktów. A przyspieszmy naszego pana. A czemu nie? Centaurze strażniku. Czy to jest stróżujący? Naprzód! No i zacki. O to chodzi. Elomenil. Dobra, co tu mamy? Kupiec. O, panie. Tego było mi trzeba. Sprzedajemy wszystko. Bez wyjątków. O, i kaski też się dostało. Pięknie. Miodnie. Księga ziemi. To nie, niepotrzebne mi. Więc tak. Tą mieścinę możemy wylewelować na maksa. Dorzuciłem jej gryfa. Czego ci trzeba? Dobra, ty nie możesz się ruszać. O co chodzi? Ty olenie. Ale przydałoby się tam jakiegoś złodzieja machnąć. Zatem weźmy złodzieja. Czy da radę wedrzeć się w ich szeregi? Zabrakło mu trochę punktów ruchu. Ale nic. Wyśpit niech wraca. Okej. Okay. I koniec. Oronowa. Idzie na stracenie. Dobra. Tutaj chyba się wybiorę z mędrcem. Dajmy mu łucznika. A dajmy mu łucznika. Zwiadowcy tutaj wrócimy. I niech pan jedzie tu. O. Rozwalić tą wózkę. Tak jest! Ty, panie, wracasz do miasta. I znalazł złodziejaszek. Z przyjemnością! Tak jest, wyślij szpiega. Szpieg wysłany, co tu mamy? O! Nie takie mocne te jednostki, jak myślałem. Dobra, przyspieszymy szpiega. Nie! Do końca. No nic, szpiegu, prawdopodobnie żeby, chyba że się Olem by jakoś tam wdrapał, ale się nie wdrapie. No teraz to on żeś walą jak łysy grzywo kąt kuli. Dobra, koniec tury. Jedźmy dalej.
dzieje, wszystko jest ok. Dobra. Liago? Złodziejku, mój drogi. Wynocha mi stąd. A Olen się zajmie Orasze. Jestem gotów. To dobrze. Loj. Tak, wyznawca. Tego pana Olen sprząta. Raz. Ile walnęłaś po 40? Nie ma co się tam tego. Sylwisz się, lecz sama. I pięknie. Mało. Ale gromimy państwo, gromimy. Tutaj demonologa trzeba będzie sprzątnąć najpierw. Okej. Ładnie ma. Luli un... odporny. A to niedobry chłopczyk. No dobrze. Sylwii lecz. I antypaladyn schodzi ze sceny. Ostatnie konto. Jak mi się to podoba. Dobra. Archont level wyżej. Olena przyspieszmy. Niech nam tutaj trochę wybędzie. Dobra, teraz poszperajmy wśród jednostek wroga, co oni mają. Czarnoksiężnik. Gargulec. To może być ciężej. O, tego weźmy na warsztat. Oczywiście demonolog. Ty ile walisz? 50. Ty 75, a ty też 50. Dobrze, no to wybór jest prosty. Antypalat schodzi. No, 54 walno. Szczęściarz. Ten też. Nic im to nie dam. Go to hell. Dobra. Wróg poszedł diabła. Olen zaliczył kolejne zwycięstwo. Chciałbyś, nie ma. O, jak mi przykro. Z takim zestawem do mnie. Nie doceniasz mnie. I to bardzo. Lanca Lun. Pięknie. Zac. Jeszcze tylko Sylwii. Tak mało punktów, że się nie opłaca atakować. O nie. Tego nie przepuścimy. Nie ma takiej opcji. Dobra. Złodzieju, mój drogi. Trochę dalej tam idź. Załatwmy dobra to. Mój drogi panie. Rozwalamy rózgę. Trzeba trochę zasobów many dorzucić. Ale ja ci mogę przecież przyspieszyć. Albo i nie. Dobra, i teraz tak, zajmijmy się najpierw baronową. Czego ci trzeba? Naprzód! Zobaczmy, czy znowu gryfa odsunie od batalii. Pewnie tak. Aha, tak jak myślałem. A teraz będzie zwiewać. A cóż. Taktyka dobra, pozbyła się najsilniejszego.
Teraz wracamy. No i teraz tutaj dziadzia ma problem. Trzeba tą panią skoro każesz wyeksmitować na tamten świat. Pięknie. Sparaliżował. No, teraz niech tylko drzewiec nie poduje. Wszystko się skończy dobrze. Dobra, tajemniczony. Poszedł sobie. No, i ta pani też. Zresztą panią trzeba by było zanihilować. Rozgi wtedy nie postawię. Chociaż jak ją zatłukę. Będzie bubel. I to duży bubel. Dobra. Many nie mam. Kończę turę. Tak, tam starałem się bronić. To co mi zabrało. I niech ucieka. Ucieka i okno i dolej. O, trochę marnie, że uciekł. Ale nic. Elomenio. Dobra, olenie. Jedziemy tutaj z tym koksem. Czarnoksiężnik na raz. Też by poszło na raz. A to za kolejny level. Kurde, jakie ja mam teraz silne jednostki. Aż mi się to bardzo podoba. Dobra. Pięknie, wszystko ładnie. I teraz to przeprawa z gargulcem. Skobany. Cholerstwo silny niestety. Inkuba najpierw rozwalimy. I miejmy nadzieję, że centaury coś mi pomogą. No, udało się. Sylwii się powinna uleczyć całkowicie. No, troszkę jej zabrakło, ale to nie. Dobra, i mamy czysto. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. W tym miejscu się pożegnamy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka. Nie zapomnijcie proszę także o komentarzu. Życzę wam miłego dnia i na razie.